Simpson SR-50, czyli legenda lat 80. i 90. Opis, omówienie, dane techniczne i historia tego motoroweru, produkowanego w niemieckiej fabryce Wzul od 1986 do 2002 roku. Oczywiście był to obiekt marzeń, podobnie obok Simpsona S-51, który miał być dzisiaj omówiony, ale będzie omówiony najprawdopodobniej za tydzień, Poproszono mnie, żebym na początku zainteresował się Simpsonem SR50. Oczywiście, konstrukcja bardzo pożądana, która mocno, według niektórych, odbiegała od tych naszych rodzimych konstrukcji, zwłaszcza jeśli chodzi o niezawodność, i dlatego Simpsony naprawdę stały się marzeniem dla wielu osób, nie tylko dla tych najmłodszych, ale również dla tych troszkę starszych. Simpson SR-50 występował w kilku wersjach. Oczywiście wszystkie były wyposażone w dwusuwowe, jednocylindrowe silniki chłodzone powietrzem. Najliczniej produkowany był silnik M531-541, czyli 50 cm3, który osiągał moc 3,7 konia mechanicznego przy 5,5 tysiąca obrotów na minutę. I tutaj taki Simpson SR50 rozpędzał się do 60 km na godzinę. Pamiętajmy, że te wersje często różniły się tymi prędkościami 60 na godzinę, 50 na godzinę, 40 na godzinę, tak żeby dostosować tą prędkość do panującego prawa. Czy to w miejscu produkcji, czy też jeśli chodzi o eksport. I tutaj te modele poza prędkością maksymalną oczywiście różniły się mocą. Ponieważ w przypadku modeli, które osiągały 50 km na godzinę, moc tego silnika to 3,3 konia mechanicznego. Simpsonki SR-50, które osiągały 40 km na godzinę, to niecałe 2,5 konia mechanicznego. Ale pamiętajmy, że występował jeszcze Simpson SR-80. O pojemności 70 cm3 był to silnik M742 EFS. Pomocy 5,6 konia mechanicznego, osiąganych przy 6000 obrotów. I tutaj Simpson SR-80 był w stanie rozpędzić się do 75 km na godzinę, niekiedy nawet więcej, czyli już blisko osiągów WSK-125. Nie wspomniałem, ale SR-50 zastąpiła rodzinę modeli KR-51 przez 2. Też słynną, też bardzo popularną. Jako ciekawostkę można powiedzieć jeszcze o jednej wersji, o wersji MOFA, czyli o modelu z prędkością ograniczoną do 25 km na godzinę. Tak, niektóre modele Simpsonów SR-50 miały taką, taką prędkość maksymalną. W ich przypadku silnik osiągał około 1,5 konia mechanicznego. Oczywiście ta prędkość no, była nieduża. No 25 km na godzinę to niedużo, zwłaszcza że 45-50 km to taka prędkość tego typu pojazdów. Pojemność zbiornika paliwa wynosiła 6,5 litra, a spalanie, średnie spalanie przy tej prawie maksymalnej prędkości to 2,4 litra na 100 km. Oczywiście, kiedy jechało się wolniej, to spalanie spadało do 2, a nawet poniżej 2 litrów. Troszkę więcej to spalanie wynosiło w SR-80. Oczywiście przy maksymalnej prędkości już mówimy o wartości bliżej 3 litrów. A ten wspomniany, ta wspomniana wersja MOFA o mocno ograniczonej mocy spalała poniżej 2 litrów na każde 100 km. No ale młodzież, młodzi, którzy chcieli Simpsonka. Nie myśleli naprawdę o tak wolnych dla nich wersjach. Oczywiście są to silniki dwusuwowe, więc trzeba stosować mieszankę paliwa z olejem w stosunku 1 do 50, ale w czasie docierania tych jednostek ta mieszanka musiała być 1 do 33, tak żeby to smarowanie było bardziej optymalne przy tych pierwszych setkach kilometrów. Jeśli chodzi o wielkość, to długość to 179 cm. Szerokość 75 cm, wysokość 119 cm, ale siedzonko było na wysokości 75 cm. Rozstaw osi 125 cm, a masa własna od 80 do 88 kg, tutaj w zależności od wersji i od wyposażenia. Tutaj też te najnowsze wersje, czyli wersje Gamma. Może nie najnowsze, ale te pośrednie wersje, wersje Gamma potrafiły ważyć nawet 91 kg. A dopuszczalna masa całkowita to 260 kg. Czyli nieźle. Można powiedzieć, że dwóch dorosłych pasażerów jak najbardziej na ten sprzęt mogło wsiąść. Oczywiście wtedy osiągi się mocno pogarszały. Ale ta osłabiona wersja, ta z około 1,5-konnym silnikiem, ona już miała maksymalną masę całkowitą na poziomie 210 kg. Pamiętajmy, że MOFA była jednoosobowa. Nie wspomniałem, kiedy mówiłem o silniku, średnica cylindra to 38 mm, skok tłoka to 44 mm, a stopień sprężania 9,5 do 1. W SR-80 średnica cylindra to było 45 mm. Napęd był przekazywany, co oczywiste, na koło tylne za pomocą łańcucha. Stosowane były skrzynie biegów 3- i 4-biegowe. MOFA występowała tylko jako 3-biegowa, a SR-80 tylko jako 4 biegowe. W pozostałych w pozostałych SR-50 było różnie. Stosowano 3 i czterobiegowe skrzynie biegów po prostu z biegiem czasu raczej czterobiegowe. Biegi zmieniało się lewą nogą, jeden k do przodu, reszta biegów do tyłu. Rama została skonstruowana z spawanych elementów tłoczonych. Silnik umieszczono centralnie, bardzo nisko. Koła miały 12 cali. To niekiedy przeszkadzało, ale i tak było nieźle. A to, że te wszystkie elementy były. Umieszczone stosunkowo nisko, to wszystko powodowało, że środek ciężkości był nisko. Oczywiście, fajnie wpływało to na właściwości jezdne. Zbiornik paliwa, ten o pojemności 6,5 litra, został umieszczony pod kierowcą, pod siedzeniem kierowcy, natomiast bardziej z tyłu był taki niezbyt duży, ale jednak był schowek na narzędzia. Wraz z kolejnymi wersjami wprowadzono możliwość montażu kufra, później dwóch kufrów czy też w tych naprawdę dalszych etapach dało się nawet zamontować kufer tylny. I tutaj należy wspomnieć o bardzo ciekawej opcji, czyli o opcji zakupu siedzenia dla dziecka, które montowało się przed kierowcą. Z przodu hamulce były albo bębnowe w systemu Simplex 125 mm, albo już tarczowe 220 mm. Tył to były bębny właśnie systemu Simplex 125 mm, i te hamulce naprawdę były dobre. Zwłaszcza jeśli porówna się je z niektórymi hamulcami w tych motorowerach, w tych skuterach konstrukcji bardziej wschodniej. Nie wspomniałem o prześwicie, ten to było 13 cm. Niezbyt dużo, co niekiedy przeszkadzało, kiedy chcieliśmy wykorzystywać Simsonka jako pojazd troszkę bardziej terenowy. No ale do przeżycia dało się nim wjechać w trudniejsze warunki. Tutaj ten rozmiar kół troszkę przeszkadzał, no ale nie było aż tak źle. Lekki, dało się go przenieść. A ponieważ z założenia był przeznaczony dla młodych ludzi, no to inwencja naprawdę robiła swoje. Poza wersją z tą ograniczoną Mocą i prędkością do 25 km na godzinę, eserki były dwuosobowe. W tej mofie było po prostu to tylnie siedzenie zasłonięte taką plastikową osłoną, tak to nazwijmy. Tutaj, jak wspomniałem, występowało szereg wersji, różniących się nie tylko elementami zewnętrznymi, różniących się wizualnie, ale też zmiany zachodziły, jeśli chodzi o głównie instalację elektryczną, wyposażenie. Ale też silniki napędowe. I tutaj od 86 do 88 roku powstawała wersja N. Mało popularna ze względu na bardzo ubogie wyposażenie. Nawet jak na taki pojazd z lat 80. Później była wersja B3. Też z trzybiegową skrzynią biegów, ale już lepiej wyposażona. Normalne kierunkowskazy, moduł ładowania akumulatora. Też powstawała od 86, ale była produkowana do 89 roku i była o wiele popularniejsza. Model B4, od 86 do 89 roku, produkcja. Oczywiście miał czterobiegową skrzynię biegów, już duży zestaw wskaźników i lepsze wyposażenie. Później była wersja C87-89 rok. Też cztery biegi. 12-voltowa instalacja i szereg zmian zewnętrznych. Podobna do wersji C była wersja CE, ale ona już miała rozrusznik elektryczny, czyli już naprawdę postęp. Pod koniec 1988 roku wprowadzono model taki ogólny SR50 przez 1. Tu już wprowadzono standardowo 12-voltową instalację elektryczną i wiele innych zmian. Głównie wizualnych. To był taki lifting, jakby to się teraz ładnie nazywało wszystkich Simpsonków S.R. -ek. Oraz dostosowanie, można powiedzieć, tego motoroweru, tego skutera do panujących wówczas przepisów. I tutaj ten model SR50 przez 1 też występował w kilku wersjach. Kolejna duża modernizacja to rok 93, i model gamma. Zmiany w wyglądzie, zmiany w konstrukcji, ale tutaj popularność gamy była dosyć niska. Dlatego w 1996 roku powrócono do tego klasycznego wyglądu SR50 przez 1 jako model Star Classic. Oczywiście kilka zmian wizualnych się pojawiło, ale główne zmiany to była instalacja elektryczna oraz konstrukcja. Oraz zmiany w konstrukcji. I taki model. Czyli Simpson Star SR50 przez jeden Classic był produkowany do roku 2002. Pamiętajmy jednak, że on mechanicznie dosyć mocno różnił się od tych pierwszych wersji. A jako ciekawostkę należy powiedzieć, że w latach 94-96 produkowano model Gamma E z elektrycznym silnikiem, dwoma akumulatorami, które pozwalały Simpsonowi elektrycznemu Simpsonowi rozpędzić się do prędkości 40 km na godzinę i pokonać 50 km, czyli zasięg wynosił 50 km. Czyli około 5-6-krotnie mniej niż w tych normalnych, zwykłych wersjach. Ale to była taka próba, niestety nie do końca udana, ponieważ ich się sprzedało chyba około 100 egzemplarzy, z tego co pamiętam. Ogólnie można powiedzieć, że ten Simpsonek SR50, taki skuter, był czymś bardzo fajnym. Zwłaszcza dla najmłodszych w drugiej połowie lat 80., w latach 90. a nawet później. To były pojazdy wytrzymałe, nowoczesne, mało awaryjne, przynajmniej na, przynajmniej w porównaniu do tych konstrukcji naszych i no, niestety miały swoją cenę, miały swoją legendę. Wspomniany wcześniej Simpson S51 też naprawdę miał bardzo dobrą opinię i też był bardzo pożądany. No, ale dzisiaj materiał o tym właśnie w Simpsonie SR50 też bardzo fajne I nawet teraz, po tych 20 latach od zakończenia produkcji, a nawet patrząc na te 30-kilkuletnie 30 pierwsze modele jest to fajny pojazd. Fajnie się na nim jeździ. Oczywiście nie jest to taka jakoś bardzo nowoczesna konstrukcja, ale naprawdę wiele osób jest zaskoczona, że Simpsonek SR50 tak fajnie się porusza. Komfort, wygoda w miarę dobre hamulce niska awaryjność do tej pory nawet. To naprawdę gigantyczne zalety, do, do tego naprawdę taka legenda fajnego, niezawodnego skutera. Jeśli masz szansę, naprawdę się, warto. Może nie spodziewaj się niesamowicie jakich osiągów, no ale pamiętaj, że to jest jednak 50 albo 70. 70 nigdy nie jechałem, nigdy nie miałem okazji SR80 się przewieźć szczęśliwie pięćdziesiątkom jak najbardziej i to naprawdę świetna sprawa. Nawet dzisiaj, nawet dzisiaj przejażdżka Simsonkiem daje dużo radości. Co nie zawsze w przypadku tych kilkudziesięcioletnich pojazdów ma miejsce. Więc świetna sprawa. Może ktoś z was takim czymś się poruszał albo nawet się porusza. Teraz ceny są chyba dosyć duże ponieważ naprawdę to jest kawał legendy i kawał fajnych wspomnień. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.